Dzień dobry Państwu, nazywam się Karolina Zalewska i w ramach kolejnego spotkania z cyklu Czas na sztukę chciałabym zaprosić wszystkich do naszej Galerii Sztuki Średniowiecznej. Spacerując po kolejnych salach przepełnionych zabytkami, odkryjemy, jak wiele eksponowanych rzeźb przedstawia tam Matkę Boską. Niekiedy wyobrażona jest ona jako piękna, młoda dziewczyna, innym razem jest starą, cierpiącą kobietą. Kiedy obejrzymy dokładnie wybrane figury, zauważymy, że Maria i towarzyszące jej najczęściej dzieciątko mają bardzo różne, nieraz zaskakujące atrybuty. Aby zrozumieć, skąd się właśnie ta różnorodność przedstawień i przedmiotów towarzyszących, musimy przypomnieć sobie najistotniejsze momenty historii kultu maryjnego. Początkowo w sztuce wizerunki Marii były stosunkowo rzadkie. Dopiero w roku 431 Sobór w Efezie uznał Marię za Bożą Rodzicielkę, czyli po grecku Theotokos. Decyzja ta wpłynęła na rozwój licznych przedstawień Matki Boskiej w kolejnych stuleciach. Do najstarszych wizerunków należy Maria tronująca, trzymająca na kolanach dzieciątko. W Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie eksponowana jest w niewielkiej gablocie drewniana romańska figurka pochodząca z klasztoru Cysterek w Wołoboku. Dzieło to nie zachwyca widzów urodą. Rzeźba wydaje się po prostu brzydka. Jest bardzo zniszczona. Brakuje dłoni Marii, głowy i rąk siedzącego na jej kolanach Jezusa. Uszkodzony jest także tron, na którym zasiada Boża Rodzicielka. Z pierwotnych warstw malarskich pokrywających rzeźbę zachowały się praktycznie resztki. Nieporadny wydaje się sposób rzeźbienia. Twarz Marii jest mało subtelna, a fałdy szat przypominają takie dziwaczne żebra. Warto jednak przystanąć na dłużej przy tej figurze. Jest to bowiem najstarsza w Polsce zachowana maryjna figura kultowa. Rzeźba samodzielna, a nie jak najczęściej do tej pory bywało powiązana z architekturą. Ten typ figury nazywamy sedes sapientiae, czyli tron mądrości. Określenie to nawiązuje do Starego Testamentu, do tronu króla Salomona. Na tronie tym, zdaniem ówczesnych teologów, zasiada Chrystus, czyli wcielona mądrość Boża. Rzeźba powstała około 1200 roku na terenie albo południowych Niemiec, albo południowej Francji i przywędrowała zapewne do wielkopolskiego klasztoru wraz z cysterkami. Nie wiemy, jak była pierwotnie wykorzystywana ta rzeźba, czy była częścią małej nastawy ołtarzowej, czy to przedstawienie funkcjonowało samodzielnie. Na początku XX wieku rzeźba leżała na strychu kościoła klasztornego. Wykorzystywano ją jedynie w okresie Bożego Narodzenia jako figurkę do szopki. Szczęśliwie jednak w 1931 roku trafiła ona do zbiorów muzealnych, gdzie w zbiorach sztuki średniowiecznej nadano jej numer inwentarzowy 1. Późniejsze gotyckie wyobrażenia Marii tronującej nie są już takie sztywne i schematyczne, jak ta właśnie omówiona. Zmienia się typ urody Marii na bardziej subtelny, dzieciątko na jej kolanach jest nieco swobodniejsze, a fałdy szat układają się w ozdobne kaskady. Wśród dzieł z XIV i XV wieku zobaczymy już duże, często kamienne figury stojącej Matki Boskiej, trzymającej na rękach nagiego małego Jezusa. Maria wyobrażona w nich będzie jako piękna, młoda kobieta z spuszczonymi włosami i z koroną na głowie. Wśród elementów jej ubioru znajdziemy typowe detale dla mody kobiecej z tego czasu, na przykład specyficzny kształt dekoltu sukni, sposób rozkloszowania fałd spódnicy czy cienki, długi pasek. Jezus będzie bardziej naturalnie upozowany, będzie przypominał żywego, małego chłopca. Twórcy podkreślą też naturalną więź pomiędzy matką a synem. Do najpiękniejszych przedstawień Matki Boskiej należą tak zwane piękne Madonny. Są to figury Marii z dzieciątkiem, powstało około 1400 roku. Należą one do dzieł reprezentujących styl piękny, inaczej określany jako gotyk międzynarodowy. Omawiane figury cechuje duża idealizacja twarzy Marii, takie esowate wygięcie sylwetki i dekoracyjne, kaskadowe fałdy szat. W relacji matki i syna podkreślona jest czułość. Uroda i wdzięk
miały w tym wypadku za zadanie unaocznić duchową doskonałość Matki Bożej. Podaje ona dzieciątku owoc, będący zapowiedzią ofiary Chrystusa na krzyżu. Bo tak jak w raju starotestamentowa Ewa podała Adamowi owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego, co w konsekwencji doprowadziło do grzechu pierworodnego, tak w Nowym Testamencie Maria, nazywana wówczas przez teologów nową Ewą, podaje Chrystusowi, czyli nowemu Adamowi owoc, a on dokona odkupienia ludzkości od tego grzechu pierworodnego. Za ojczyznę pięknych Madon uznaje się najczęściej Czechy. Figury wykonywano zazwyczaj z kamienia, który był polichromowany i złocony. Rzeźby opracowywano także od tyłu, co oznacza, że mogło być oglądane ze wszystkich stron. No ale my dzisiaj często nie wiemy, w jaki sposób te figury w ogóle funkcjonowały wkrótce po swoim powstaniu. Eksponowana w naszym muzeum piękna Madonna z Wrocławia to dzieło niezwykłej klasy i urody. W rzeczywistości nieznane jest miejsce, dla którego ta figura została wykonana. Ze względu na jej wyjątkową wartość artystyczną przyjmuje się, że ufundowano ją do któregoś z głównych kościołów Wrocławia. Popularność przedstawień pięknej Madonny znalazła swoje odbicie w rzeźbie drewnianej. Przykładem powtórzenia form znanych z kamiennych figur jest rzeźba pięknej Madonny z Kazimierza. Dzieło to przez wieki cieszyło się dużym kultem mieszkańców Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Naprawiano ją, przemalowywano i dodatkowo ozdabiano, na przykład wykonano jej korale na szyi, które potem usunięto. Mimo tych nieprofesjonalnych konserwacji, ta figura nadal zachwyca swoją urodą i subtelnością. Warto w tym miejscu także podkreślić, że nagość dzieciątka, bardzo eksponowana w figurach pięknych Madon, nie jest przypadkowa. W ten sposób podkreślano, że Chrystus ma nie tylko boską, ale także ludzką naturę. Trzymane przez Marię i Jezusa atrybuty najczęściej nawiązują do zadania, jakie spoczęło na Chrystusie. Narodził się On jako człowiek, aby cierpieć, umrzeć na krzyżu i zmartwychwstać, a więc wypełnić w ten sposób dzieło zbawienia. Kamienna piękna Madonna z kościoła świętej Doroty we Wrocławiu trzyma w ręku dość dziwny atrybut. Jest to długa gałąź z zielonymi liśćmi i korzonkami na dole. To widź winnej latorośli. Z winogron powstanie wino, a wino na ołtarzu przemieni się w krew Chrystusa, zgodnie z teologią chrześcijańską. To eucharystyczne skojarzenie ma przypominać właśnie o przyszłym męczeństwie Jezusa, który jest jeszcze w tej figurze małym dzieckiem. W rzeźbie z kościoła świętych Piotra i Pawła we Wrocławiu mały Jezus trzyma trudno obecnie do rozpoznania atrybuty. Mimo uszkodzeń wiadomo jednak, że jest to szczegół i sosułka. Sosułka, czyli dawny smoczek. Analogiczne atrybuty trzyma dzieciątko Jezus w obrazie święta Anna Samotrzecia ze Strzegomia, obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Stąd wiemy, że taki zestaw atrybutów po prostu funkcjonował. W średniowieczu wierzono, że szczygieł, chcąc użyć cierpiącemu na krzyżu Chrystusowi, wyjmował cienie z jego czoła. Kropla krwi Zbawiciela miała kapnąć na głowę ptaka, stąd czerwone zabarwienie piórek w tym miejscu. Natomiast kawałek materiału z zawiniętymi ziarnami maku w średniowieczu i kolejnych stuleciach podawano niemowlętom i małym dzieciom, aby pomóc im zasnąć. Sen od dawna kojarzony był ze śmiercią. Tak więc szczygieł i sosułka są zapowiedzią przyszłej męki i śmierci Chrystusa. W wielu rzeźbach, a także obrazach gotyckich zobaczymy, że Maria stoi na półksiężycu. Niekiedy jest otoczona promieniami, a wokół głowy ma wieniec z gwiazd. Madonna na półksiężycu to inaczej Maria apokaliptyczna. 12 rozdział Apokalipsy świętego Jana mówi: potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Teologowie średniowieczni często identyfikowali tą postać z Matką Boską. Szczególna popularność Matki Boskiej Marii Apokaliptycznej od końca XV wieku może wiązać się z przekonaniem o niepokalanym poczęciu Marii. Choć dogmat, który mówi, że Maria narodziła się bez grzechu pierworodnego, ogłoszono w kościele rzymskokatolickim dopiero w 1854 roku, to jednak głęboka wiara w niepokalane poczęcie znajdowała swoje odbicie już w sztuce średniowiecznej.
W centralnej części tryptyku Złuczyny, powstałego około 1370 roku, zobaczymy Marię stojącą na wygiętym grzbiecie Małego Lwa. Madonna na lwie to średniowieczny typ ikonograficzny i stylistyczny jednocześnie, charakterystyczny dla rzeźby śląskiej, wówczas w obszarze Królestwa Czech i dla Pomorza Gdańskiego, czyli w tym wypadku chodzi o państwo krzyżackie. Lew umieszczany był pod stopami Marii, trzymającej w ramionach Dzieciątko Jezus. Takie wyobrażenia Bożej Rodzicielki, stojącej albo zasiadającej na tronie, stanowiły często centralny element nastaw ołtarzowych. Okres największej popularności Madon na lwie to czas od drugiej tercji XIV do początku XV wieku. O popularności tego przedstawienia świadczy fakt, że do dzisiejszych czasów zachowało się około 150 takich figur. Lwy odczytywane są albo jako znak szatana, pokonanego przez zrodzonego z Marii Chrystusa, albo jako symbol władzy królewskiej. Mogą być też aluzją do starotestamentowej przepowiedni Jakuba, mówiącej o Mesjaszu, czyli nowym lwie Judy z rodu Dawida. Para królewskich zwierząt wspierających tron może odnosić się do biblijnego opisu tronu Salomona. Figury reprezentujące typ Madonny na lwie są z reguły dosyć płasko rzeźbione. Sylwetka stojącej Marii jest esowato wygięta. Układ szat charakteryzuje się taką dużą dekoracyjnością, a charakterystyczny, tak zwany archaiczny uśmiech widoczny jest często nie tylko na obliczach Marii i Jezusa, ale także na pyskach zwierząt leżących pod stopami. W jednej z sal naszego muzeum odnajdziemy niewielką figurkę młodziutkiej Marii ze złożonymi do modlitwy dłońmi. Ma rozpuszczone długie włosy, przywiązane opaską, niebieską suknię ozdobioną ornamentem z dużych złotych liści i ze złotymi promieniami przy dekolcie i na mankietach. To przedstawienie określamy jako Maria Służebnica w świątyni. Wczesnochrześcijańskie teksty apokryficzne, to ta Ewangelia Jakuba, Ewangelia Pseudo-Mateusza, mówią o oddaniu przez rodziców mojej Marii do świątyni jerozolimskiej, gdzie wraz z innymi dziewczętami miała posługiwać przez kolejne lata. W rzeźbach, ale także obrazach Marii jako służebnicy w świątyni suknia zazwyczaj dekorowana jest motywem kłosów pszenicy. W naszej rzeźbie mamy liście winnej latorośli. Oba rodzaje ornamentów miały kojarzyć się z Eucharystią, przemianą chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Tak więc wzór na szacie mówi o przyszłej roli Marii jako Matki Zbawiciela. Choć w Galerii Sztuki Średniowiecznej zobaczymy liczne wyobrażenia Matki Boskiej Bolesnej, to w średniowieczu przedstawienie to nie występowało samodzielnie. Figury te były najczęściej elementami dekoracji belki tęczowej. W arkadzie łączącej prezbiterium kościoła z nawą główną umieszczano wysoko poprzeczną belkę, na której umieszczano duży krucyfiks. Po jego bokach albo na pobliskich filarach montowano figury Marii i Jana Ewangelisty, a więc postaci, do których Chrystus powiedział z krzyża: Synu, oto matka Twoja, Matko, oto syn Twój. Niekiedy towarzyszyły im jeszcze inne postacie znane z biblijnych wydarzeń, jakie miały miejsce na Golgocie, na przykład Maria Magdalena. W przedstawieniach Matki Boskiej Bolesnej widzimy niekiedy Marię ukazaną jako młodą i piękną, innym razem jako starszą kobietę. Zawsze jednak na jej twarzy maluje się silne cierpienie. Podobnie wyobrażano Matkę Boską trzymającą na kolanach zdjęte z krzyża ciało Syna. Przedstawienia te, pierwotnie rzeźbiarskie, później także malarskie, określamy włoskim terminem pieta, czyli miłosierdzie. Temat ten prawdopodobnie powstał na bazie scen zdjęcia z krzyża i opłakiwania Chrystusa. Pieta jako samodzielny temat plastyczny pojawiła się na terenie Niemiec na początku XIV wieku. Rzeźbione piety pojawiały się niezwykle często w przestrzeni gotyckich kościołów. Mogły być samodzielnymi figurami, często w architektonicznej oprawie, służącymi do indywidualnej modlitwy. Pojawiały się także jako główne przedstawienie w nastawach ołtarzowych. Monumentalna, ponad naturalnej wielkości pieta z Lubiąża wpisuje się w nurt dolorystyczny kultury gotyckiej. To znaczy, że niezwykle silnie podkreślono w niej znamiona cierpienia zarówno matki, jak i syna. Wychudzone ciało Chrystusa pokrywa jakby ornament z kropel krwi.
Rzeźbę wykonał około 1370 roku nieznany rzeźbiarz z Franconii lub Turyngii. Prawdopodobnie to niezwykłe dzieło pochodzi z klasztoru Cysterek w Trzebnicy, a do klasztoru Cystersów w Lubiążu trafiło w późniejszym czasie. Na początku XIV i XV wieku dominują tak zwane piękne piety, reprezentujące styl piękny, czyli inaczej gotyk międzynarodowy. Cechuje je idealizowany wizerunek Marii i Chrystusa oraz dekoracyjny układ drapeli. Rzeźby te najczęściej wykonywano z kamienia, ale mamy też liczne przykłady rzeźby drewnianej tego rodzaju. Pieta corpusculum charakteryzuje się nieproporcjonalnie małym, często wręcz dziecięcym ciałem Chrystusa. Przy jednoczesnym zachowaniu dojrzałych rysów jego twarzy z zarostem i śladów męczeńskiej śmierci. Ujęcie to łączyło w sposób symboliczny motyw narodzin i śmierci Jezusa, podkreślając jednocześnie udział Marii w cierpieniu i odkupieniu będących udziałem jej Syna. Popularność rzeźbionych piet zaowocowała analogicznymi przedstawieniami malarskimi, czego przykładem może być powstała około 1420 roku w Małopolsce pieta określana dzisiaj jako pieta Stubondzina. Siedzącej pod krzyżem Marii z ciałem Syna towarzyszą dwa anioły trzymające w rękach narzędzia męki pańskiej, włócznie i gąbkę z octem. Po lewej stronie widoczna jest mała postać duchownego, fundatora omawianego dzieła. Ten krótki i niepełny przegląd rzeźbiarskich przede wszystkim przedstawień jest jednocześnie zaproszeniem do odwiedzenia Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zachęcam Państwa do dokładnego oglądania tych dzieł, odczytywania atrybutów i porównywania kanonów piękna widocznych w różnorodnych przedstawieniach Marii.